Cóż za zaszczyt siedzieć na tym miejscu, na którym za chwilę usiądzę na przykład wyjątkowy. Moi drodzy, nowy miesiąc. Ci tu już to pierwszy raz, tylko powiem, że w każdym miesiącu przygotowujemy coś wyjątkowego, coś specjalnego. I każdy miesiąc jest podzielony na jakiś blok tematyczny. I teraz w kwietniu czekają nas świadectwa wiary. Czekają nas świadectwa wiary kilku bardzo ciekawych osób. W ostatnią sobotę kwietnia usłyszymy najważniejszego świadka w sprawie wydarzeń w kopalni Wujek, Jacka Jaworskiego. Byłego milicjanta, obecnego trenera sportowego, który według Zbigniewa Bujaka jest najważniejszym świadkiem i bardzo wiarygodnym. I opowie, jak ta cała sytuacja ukształtowała to, że stwierdził, że czegoś jeszcze jednak potrzebuje i że będzie musiał się nauczyć. Tydzień wcześniej bardzo ciekawe spotkanie z wujkiem Aleksandrem Sosinem, który jest bardzo ciekawą osobą, ale będzie opowiadał o równie ciekawym swoim ojcu, który żył podczas II wojny światowej, który spotykał się z wieloma problemami ze względu na wiarę, jaką wyznaje. Jak wierzyć Bogu w czasach Hitlera, jak wierzyć Bogu w czasach okupacji, jak wierzyć Bogu, kiedy groźba jest taka, że zostanie się rozstrzelany, o tym będziemy słuchać. Jeszcze tydzień wcześniej, czyli już za tydzień, Tomasz Grzesikowski, przykuty od dziecka do mózga inwalidzkiego, chory na porażenie mózgowe, a mimo wszystko bardzo aktywny. Czytałem wiele artykułów o nim w lokalnych gazetach, jest Sosnowca, i piszą, jak to jest możliwe, że tak osoba, której wszystko sprawia trudności, pójście do urzędu, pójście do sklepu, mimo wszystko jest aktywna, działa charytatywnie, organizuje różne akcje, promuje krwiodawstwo. Tak więc ten miesiąc opowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Ale dzisiejszego gościa aż tak nie muszę przedstawiać, bo wiecie chyba, po co tu przyszliście. Czeka nas koncert Mariusza Zawieruch, który przyjechał do nas ze swoim synem. I jak już ustępuje miejsca, już nie gramy na nerwach. Usłyszymy naprawdę dobre granie za chwilę. Przywitajmy serdecznie Mariusza i witam serdecznie, to wielki zaszczyt siedzieć na tym miejscu, na którym przed chwilą siedział Michał, który mnie zaprosił. Świadectwo wiary, jak chcemy mówić, śpiewać. Wiecie, no każdy ma własną drogę i własne doświadczenie życiowe. Każdy ma własną ścieżkę i własne przemyślenia. Dla mnie Bóg to jest coś, to jest ktoś tak wielki i niesamowity, że chyba nawet te pieśni, które jest ich 16, chyba nie wszystko do końca wyrażają, po kim jest dla mnie Bóg i wszystko to, co z Bogiem związane. Urodziłem się 2 miesiące za wcześnie i do tej pory tego żałuję.